Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku w gabinecie będziemy skanować zęby. Musicie wiedzieć, że skanery są różne, o czym mówiłam w tej części teoretycznej. I skany wykorzystywane są zarówno do ortodoncji, aby na przykład zrobić wizualizację leczenia, ale także, żeby wykonać nakładki, które są dość szeroko rozpowszechnione dzisiaj. Ale także wykorzystywane są w protetyce. Pokażę, jak możemy zeskanować zęby. Musicie mieć Państwo też świadomość, że na przykład jeżeli skanujemy pod jakąś pracę protetyczną, technik musi mieć też odpowiedni program w laboratorium, aby te skany pobrać i odpowiednio zaplanować i wykonać uzupełnienie protetyczne. Są różne skanery na rynku. Akurat ten skaner, który używamy, ma dość dużą głowicę. Ma taką nakładkę, które są jednorazowego użytku. Specjalnie przeznaczono dla danego pacjenta. Mamy zeskanować żuchwę od powierzchni policzkowej i przystępujemy do skanowania. Pamiętajcie, aby skanując nie robić tego ruchem jednostajnym, natomiast wykonywać takie ruchy wymiatające, takie aby zeskanować jak największą powierzchnię zębów, przestrzenie międzyzębowe i pamiętajcie także, możecie obserwować, jak jest skanowany dany obraz. Pamiętajcie też, aby tych skanów nie było za dużo, bo może być tak, że nasz skaner zacznie niestety źle to odczytywać i nie połączy tego w odpowiedni sposób. Mamy zeskanowaną powierzchnię przedsionkową, przystępujemy do skanowania powierzchni żującej. Dobrze jest, aby też zęby nie były w miarę suche. Akurat w tego rodzaju skanerach nie używamy, nie wykorzystujemy proszku do skanowania. Tu akurat ten rodzaj skanera wykorzystuje technikę mikroskopii konfokalnej. I skanujemy powierzchnię językową. Na końcu skanowania sprawdzimy sobie, czy mamy zeskanowane prawidłowo wszystkie części. Jeżeli nie, skaner nam pokaże, znaczy na obrazie pojawią się punkty, które będą wymagały dodatkowego skanowania. Ok, tu już widzimy. Możecie zwrócić Państwo uwagę, mamy do zeskanowania po stronie lewej pacjenta, tu okolice jamy ustnej właściwej i też, co jest często trudnością techniczną, dystalną powierzchnię trzonowców, no bo tak jak już powiedziałam, też skanery mają różne głowice, tu akurat jest dość duża, ale mam nadzieję, że sobie z tym poradzimy. Teraz przechodzimy do skanowania łuku górnego i tak też zaczynamy od powierzchni przedsionkowej. Dobra, przemknij buźkę. Po zeskanowaniu dolnego i górnego łuku ważne jest również, aby zeskanować prawidłowy zgryz, jaki ma pacjent. Zagryź proszę. I skanujemy od zęba szóstego do zęba trzeciego, także takimi ruchami wymiatającymi, jak widzicie, zarówno z prawej, otwórz buziaka, jak i z lewej strony pacjenta. To jest bardzo ważne, aby w przypadku zarówno pracy protetycznej, jak i ortodontycznej taki skan został wykonany. Następnie po zeskanowaniu przetwarzany jest nasz obraz i będziemy mogli go wysłać w pliku STL. Do laboratorium, jeżeli będziemy chcieli wykonać pracę protetyczną, bądź też w przypadku leczenia ortodontycznego do odpowiedniego laboratorium w różnych miejscach świata, można tak powiedzieć.
W niektórych skanerach, także akurat w tym skanerze, jest możliwość wizualizacji leczenia. Akurat tu mówimy o leczeniu ortodontycznym. Także pacjent może zobaczyć, jaki będzie efekt w miarę końcowy, bo wiadomo, że o tym, jak mają być prawidłowo ustawione zęby, decyduje lekarz. Jeżeli chodzi o pracę protetyczną, to tak samo jak skanowałam teraz, skanuje się wypreparowany ząb. Można także użyć skanera do skanowania przy odbudowie implantu protetycznej, a także w bardziej rozległych konstrukcjach, jak na przykład odbudowa całego zwarcia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i mam nadzieję, że troszeczkę wniosło Wam to takiego powiewu świeżości i odkryciu trochę tajemnic skanowania. Do zobaczenia!